Od nowego roku to wojewodowie przejmą dyspozytornie medyczne prowadzone dotychczas przez dysponentów zespołów ratownictwa medycznego. Dotyczy to zarówno realizacji samego zadania, jak i personelu. Jak wyjaśnia Biuro Prasowe Urzędu Wojewódzkiego, prace nad przejęciem dyspozytorni na Mazowszu trwały kilka miesięcy. Wojewoda Konstanty Radziwiłł podpisał już umowę ze stacjami RM Meditrans w Warszawie, Radomiu i Siedlcach oraz PSP w Radomiu w Siedlcach w zakresie wynajmu pomieszczeń infrastruktury łączności. Kadra do dyspozytorni w Radomiu i Siedlcach jest już zapewniona, natomiast w Warszawie zapewniona jest większość obsady dyspozytorów i sukcesywnie podpisywane są umowy. Jak podkreśla wojewoda mazowiecki, w związku z nadchodzącymi zmianami w ratownictwie medycznym bezpieczeństwo mieszkańców nie będzie zagrożone, bo jak zauważa, system ten pozwoli na jeszcze sprawniejszą i szybszą pomoc. Poszerzenie zakresu odpowiedzialności, poszerzenie rejonów, w których operują poszczególni dyspozytorzy, czyli zmniejszenie ich liczby, daje większą szansę na to, żeby właśnie w taki sposób zareagować szybko. Można powiedzieć, że podstawowym zadaniem Państwowego Ratownictwa Medycznego jest dojechanie do miejsca, gdzie istnieje potrzeba reakcji, jak najszybciej. To jest właściwie wskaźnik, jedyny wskaźnik, jaki jest wskaźnikiem jakości tego systemu i trzeba powiedzieć, że poprawiamy go coraz bardziej. Przypomnijmy, radni województwa mazowieckiego sprzeciwili się likwidacji dyspozytorni. Jak zauważa marszałek Adam Struzik, w czasie epidemii decyzja wojewody jest niezrozumiała. Uważamy to za działanie nieroztropne. Uważamy, że można było spokojnie z tym wszystkim poczekać. Wyrażamy obawy również o bezpieczeństwo naszych obywateli. Nie daj Boże, ale jeśli ten system nie zadziała, albo dojdzie na przykład do zarażenia dyspozytorów, którzy też są nie w pełni obsadzone są stanowiska w tych dyspozytorniach, no to narażeni będą nasi obywatele. Proces zmniejszenia liczby dyspozytorni w województwie mazowieckim nie jest nowym pomysłem. Jest to proces, który trwa od 2011 roku.